Witam Państwa na naszym kanale. Zaczynamy kolejny materiał. Szanowni Państwo, komentariatowi tzw. prywatnych mediów wolnych, które zarobiły w czasie rządów w PiSu setki milionów złotych, a dzisiaj atakują do Donalda Tuska, dosyć mocno umyka waga wizyty premiera w Berlinie, spotkanie z Scholzem i Macronem, przywódcami Niemiec i Francji. Zauważają tylko, że nasz udział w tej 500 milionowej kwocie euro dotyczącym y, y, wsparcia Ukrainy, też i y, naszych działań na tym, y, na tym polu, y, nie jest aż tak istotny, czy jest istotny. Ale istotniejsza jest rola premiera Donalda Tuska, y, który według komentatorów francuskich, z kolei, y, tu dziennik Lexpress y, y, wyraził się dosyć Klarownie jasno, że Donald Tusk dokonał czegoś niemożliwego, mianowicie pogodził obydwu przywódców, przywódcę Francji i Niemiec. Doszło do rozmów w formacie trójkąta weimarskiego, który Donald Tusk w zasadzie od ręki reaktywował. Musicie Państwo wiedzieć, bo nie każdy wie. W 1991 roku e, ówczesny rząd, przede wszystkim minister spraw zagranicznych Skubiszewski, e, Rozpoczęli budowę trójkąta weimarskiego jako płaszczyznę współpracy gospodarczej, społecznej pomiędzy Polską, Niemcami i Francją. Ten pomysł oczywiście został później zarzucony. Polska weszła do Unii Europejskiej, a następnie Kaczyński ze swoją szajką dorwali się do władzy, grzebiąc Pols znaczenie Polski na arenie międzynarodowej. Ale Donald Tusk. Pojechał i panów pogodził ba. Zważywszy na jego pozycję w Europie, jakby naturalnie stał się liderem Trójkąta Wajmarskiego, nie uzurpując sobie do tego prawa, ale tak, gdzie dwie dwóch zwaśnionych w jakimś kontekście politycznym i interesu własnych państw polityków uznało autorytet premiera Tuska. Który nie tylko pogodził, zaprosił do współpracy, przekonał do tego, że Polska, Niemcy i Francja mogą wesprzeć Ukrainę, leży to w interesie obydwu państw i Polski również. Wiadomo, że Rosja i Białoruś stanowią realne zagrożenie dla wschodniej flanki Unii Europejskiej. No dobrze, i co dalej? Proszę Państwa, Moim zdaniem szykuje nam się bardzo ciekawa sytuacja, w której Donald Tusk będzie zapraszać do formuły Trójkąta Weimarskiego. Tych kątów się pojawi, myślę, więcej. Będą kolejne kraje, szczególnie, że kraje bałtyckie i Czechy bardzo przychylnie spoglądają na inicjatywę pana premiera Tuska. Do tego prawdopodobnie dojdą Włochy. Jak ostatnio czytałem we włoskiej prasie, też i komentarze. Giorgia Meloni, premierka Włoch, która, której zarzucano jakieś sympatie ukierunkowane na Rosję i współpracę z Salvini, no, tego się wyprzeć nie może, pani Meloni jest nacjonalistką, zaczęła nagle zmieniać swoją politykę. To jest bardzo, to jest bardzo przebiegła kobieta, nie jest użyć cwana, ona jest po prostu przebiegła. Zachowuje się czasem irracjonalnie, Włoszki mają swój temperament. Ja kiedyś się mocno śmiałem z jej jednego wystąpienia, gdy w studiu telewizyjnym dostała po prostu jakiejś histerii, jakiegoś szału, zaczęła buzie wydzierać. Na swojego interlokutora, podskakiwała na fotelu, wykrzywiała buzie w dość zabawnych i dwuznacznych grymasach. Ja naprawdę się do łez popłakałem. Później z kolei pani premierka Meloni nagrała sama z siebie takiego TikToka, którego wrzuciła do sieci, gdzie Prezentuje się z dwoma dorodnymi owocami melona w ręku, puszczając oko do opinii publicznej i dziennikarzy. Co było akurat zabawne. Wówczas zacząłem się zastanawiać, czy ten jej wybuch agresji, złości, ta, ta histeria był naturalny, czy też zagraniony jest. Akcja z tymi melonami, no, Giorgia Meloni w końcu, ten jej, ten jej dystans do samej siebie. Czy nie jest jakąś próbą nawiązania kontaktu z szerszą opinią publiczną, że nie jest tym, za kogo ją uważają? No i faktycznie Giorgia Meloni próbuje temu nacjonalizmowi włoskiemu nadać taką bardziej ludzką twarz, wycofuje się z jakichś takich ekstremalnych postaw, i tutaj też Włosi patrzą na Donalda Tuska i na przywódców Francji i Niemiec. Którzy tworzą, można powiedzieć, że Europę na nowo. Bo to, że Europa wymaga reformy, wymaga scalenia, nie ulega wątpliwości. A tym człowiekiem, który jest w stanie to zrobić, jest ogólnie szanowany przez wszystkich europejskich polityków, no może poza Orbanem, który się Donalda Tuska boi. Zresztą, drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że. To przed Donaldem Tuskiem kłaniał się Władimir Putin, a nie na odwrót. Tutaj dygresja. Jest nagranie z 2009 roku z placu przed Sopockim Molem. Ja to nagranie wielokrotnie zamieszczałem też na Twitterze, gdzie możecie Państwo zobaczyć, jak Donald Tusk na swojej ziemi, zresztą w swoim mieście, w którym przecież mieszka, mieszka, podchodzi do Władimira Putina, a ten kurcząc się w sobie wita się z premierem Tuskiem i skłania głowę. Ja przypominam, że to był wtedy też i inny Putin, to jest 2009 rok, nie przymierzając przecież 15 lat temu. Także to też ma swoje znaczenie, wówczas Putin zupełnie inaczej widział świat, w tej chwili, w tej chwili okazał się zwykłym zbrodniarzem. Co nie zmienia faktu, że te zdarzenia zostały zapamiętane i politycy europejscy również postrzegają Donalda Tuska jako bardzo charyzmatycznego przywódcę, a nikt z nich nie chce zbytnio wychodzić przed szereg, może nie czuje się na siłach. Za to Donald Tusk wczoraj napisałem na Twitterze, że mam pewną obawę graniczącą z pewnością, że pan premier niestety będzie musiał zostać co najmniej dwie kadencje. By Europę zjednoczyć, to jest możliwe, by Europa stała się grupą państw ściśle ze sobą współpracujących, które staną się realną przeciwwagą dla reżimowej putinowskiej Rosji. No Białoruś się kompletnie nie liczy. Również bardziej zintegrują kraje bałtyckie z Unią Europejską, Litwę, Łotwę i Estonię. Które też potrzebują przecież wsparcia. Pamiętajmy o tym, że ten kryzys covidowy bardzo negatywnie odbił się na gospodarce Estonii i Łotwy. W Estonii bodajże przecież tam inflacja sięgała rzędu chyba 28% i naprawdę było, było niezbyt dobrze. W tej chwili te kraje wychodzą z tego impasu, tak jak zresztą i Polska. No wiecie Państwo, że u nas inflacja spadła dosyć drastycznie. Więc będzie u nas w kraju coraz lepiej, a pieniądze z Unii Europejskiej te miliardy euro już zaczęły płynąć. Kochani Państwo, misja Donalda Tuska w kontekście geopolitycznym jest naprawdę ważna. Donald Tusk nie patrzy na miesiąc do przodu, na pół roku czy na rok, ale patrzy przez pryzmat dobra naszego kraju, Racji Stanu, na dekady, bo swoje lata ma. Ja zakładam, że byłby w stanie wytrzymać dwie kadencje jako premier, no ale później będzie musiał będzie musiał jednak pójść na tę emeryturę i musi przygotować tych młodszych. No, kogo przygotowywać ma jest? Rafał Trzaskowski, który absolutnie byłby doskonałym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, i przy współpracy Donalda Tuska z Rafałem Trzaskowskim ja naprawdę. Widzę olbrzymi skok cywilizacyjny dla Polski na arenie międzynarodowej, gdy obydwaj Polskę będą mogli wypromować tak, że staniemy się realnym liderem w Europie. To, drodzy państwo, nie jest jakaś mrzonka. Polska może być liderką, że tak, bardziej, bo Polska to przecież kobieta. Prawda? Może stać się matką chrzestną tego ponownego zjednoczenia Europy, gdzie nasz kraj zapisze się w annałach historii Unii Europejskiej jako ten kraj, który scalił kraje Europy, który spowodował, że ta integracja europejska zastąpi biurokrację rosyjskie, wpływy w Unii Europejskiej w Brukseli. Tu, drodzy państwo, chciałbym zwrócić wam uwagę na jeden drobny niuans. Ja o tym już mówiłem, ale o tym wspomnę. Zauważcie, że kwestia Zielonego Ładu, który wprowadził na salony brukselskie nie kto inny, tylko komisarz Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolniczych, wywodzący się z PiSu, to Tumfacki Kaczyńskiego, to on wprowadził Zielony Ład. Jak pamiętacie, Państwo mówią o tym w jednym z materiałów. Nie chciał powiedzieć, kto był, jest autorem tego Zielonego Ładu, z imienia, nazwiska i funkcji, którą pełni. Ja postawiłem taką tezę, że no bo jeżeli szukamy winnego, to zawsze jest tak, że ten, kto odnosi korzyść, to ten prawdopodobnie jest winny. Jedyną korzyścią Zielonego Ładu byłaby destabilizacja agraryzmu w całej Europie, produkcji rolnej z korzyścią dla Kremla, tak? bo to destabilizowałoby rynek rolny. Pod płaszczykiem ekofantasmagorii. Ja oczywiście absolutnie jestem za ekologią i jestem za uprawą ziemi w jak najbardziej ekologiczny możliwy sposób, tylko że tutaj nie można stosować zamordyzmu, nie można narzucać rolnikom, jak mają uprawiać swoją ziemię, ponieważ oni wiedzą najlepiej, oczywiście, nie można stosować zabronionej chemii, czy też chemii, która. Może być szkodliwa dla zdrowia. I tutaj też rolnicy muszą mieć świadomość, że muszą, tak, w tym zakresie, muszą się dostosować, no ale tutaj też pole do popisu dla producentów nawozów, by dostosowali i cały czas pracowali nad jakością tych rzeczy. Wracając do przedmiotu sprawy, kochani, szanowni państwo, rola Donalda Tuska, dodatkowo jego pozycja, też w białym domu, bo zauważcie, że Joe Biden. Przez blisko 4 lata swojej prezydentury ani razu nie zaprosił Andrzeja Dudy do Białego Domu. Zaprosił Donalda Tuska i Andrzeja Dudę, no żeby nie robić już totalnej siary, mówiąc kolokwialnie, to i tego biednego Dudę zaprosił na dokładkę, żeby on też przyjechał. Bo gdyby tego nie zrobił, no wiadomo, że by wybuchł jakiś skandal, że teraz prezydent Joe Biden lekceważy Dudę. Ciężko go nie lekceważyć, ale ja rozumiem, że polityka amerykańska jest bardzo, ale to bardzo taka specyficzna, też trzeba odpowiednio czytać tę politykę. Drodzy Państwo, ja się zastanawiałem jeszcze nad jedną sprawą, mianowicie jak Donald Tusk odniesie te swoje sukcesy. Na arenie europejskiej, międzynarodowej, z tym, co się dzieje u nas w Polsce. Bo zauważcie, że wczoraj przesłuchanie Kaczyńskiego, a wizyta Donalda Tuska, który potraktował to przesłuchanie tak trochę jako sprawę drugorzędną. I ja się tutaj z Donaldem Tuskiem zgodzę, ponieważ my się epatujemy tym, co się dzieje w tej chwili w Polsce. A też nie patrzymy troszeczkę szerzej, bardziej geopolitycznie, na bardzo, ale to bardzo istotne wydarzenia i rosnącą pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej. I też na tym powinniśmy się skupiać. Jak wiecie, to jest koniec Kaczyńskiego, koniec polityczny. Ten człowiek już nigdy w życiu do żadnej władzy nie dojdzie. Do władzy za to mogą próbować dojść jego totumfacy, którzy za wszelką cenę, z pomocą Kościoła, jak o tym mówiłem, budują w tej chwili nową siłę. Bazując na tych najniższych instynktach, lękach, stosując narzędzie oblężonej twierdzy, wmawiając maluczkim, że tu Niemcy, tu Bruksela, tu Ruscy, a my musimy bronić naszego kraju: sztandary, barykady, kożuchy, kosy w rękę do boju itd. Tak tak no, patrz, idiotyzm, creme de la creme. A tu skrobisło. Drodzy Państwo, i tą myślą z Państwem się dzisiaj żegnam, życząc Wam dobrego wieczoru i tradycyjnie tym, którzy już się kładą spać, to życzę dobrej nocy. Ale zanim zamkniecie oczęta, to pamiętajcie, by rozważyć subskrypcję naszego kanału. Myślę, że warto. A jeszcze na koniec taka dygresja, bardzo miła. Otóż, drodzy Państwo. Jak nie obserwowaliśmy się wzajemnie z panią redaktor Elizą Michalik, tak wczoraj pani Michalik postanowiła zaobserwować mnie na platformie X, dawniej Twitter. No, ja oczywiście też zaobserwowałem panią redaktor Michalik. Wcześniej nie miałem tej śmiałości, bo przywykłem do tego, aby nie zaczepiać kobiet. Nawet w kontekście takim dziennikarskim. I skoro pani Michalik zaprosiła mnie siłą rzeczy do tej obserwacji, to ja z wdzięcznością, a nawet z pokorą i z wielką sympatią to zaproszenie przyjąłem. I z tego miejsca też panią Elizę Michalik serdecznie pozdrawiam, dziękując za ten przepiękny gest. Postaram się nie zawieść zaufania pani. Ponieważ... Drodzy Państwo, kłaniam się nisko, widzimy się jutro oczywiście o 14.00. Tradycyjnie zobaczymy, co nam los przyniesie. Do zobaczenia!